Hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj mam dla Was makijaż wykonany w pełni kosmetykami drogeryjnymi. Coś, czego rzeczywiście na moim kanale brakuje, ponieważ ja, jak wiecie, uwielbiam kosmetyki z wyższej półki i takich zazwyczaj używam. Tylko jakieś pojedyncze perełki z drogerii się pojawiają pomiędzy, ale tak naprawdę jest ich niewielka ilość i nigdy do tej pory nie zrobiłam filmu, gdzie w pełni właśnie używam samych produktów drogeryjnych. Także jest to pierwszy taki film. Także dajcie mi znać, czy mam takie filmy kręcić, czy właśnie lubicie takie filmy w pełni wykonane drogeryjnymi kosmetykami. Nie przedłużam dalej, zapraszam do tutorialu. Standardowo zaczniemy od makijażu oka i na początek nałożę bazę pod cienie. Będzie to Color Tattoo z Maybelline w odcieniu Cream the Nude. Jest to fajny produkt, który naprawdę bardzo lubię i zamiennie używałam razem z Paint potem z Maca w odcieniu Soft Ochre, ponieważ naprawdę fajnie się sprawdza, aczkolwiek ten produkt jest bardziej suchego, że się rozprowadza na powiece i szybciej wysycha w opakowaniu. Dlatego, że potem przez to nierównomiernie może wyglądać na powiece, jeśli mamy niezbyt dobrze nawilżoną. Ale ogólnie naprawdę za tą cenę to produkt sprawdza się świetnie, ponieważ fajnie przedłuża trwałość cieni, ale dodatkowo właśnie jak widzicie jest to produkt mocno kryjący, także on ładnie niweluje inny kolor na powiece, wszelkie żyłki, także tworzy bardzo fajną bazę pod cienie. Teraz przejdziemy do cieni. Powiem Wam, że to jest drugie podejście do tego makijażu, ponieważ na początek chciałam użyć cieni z palety Catrice. Jest to The Modern Matte Collection i naprawdę te cienie nie są warte w ogóle patrzenia na nie. Także absolutnie nie i będę sięgała po cienie właśnie pojedyncze z L'Oreal, które bardzo lubię. I na początek mam odcień numer 107. Jest to taki cielisty odcień, który ciut wpada w ciepłe tony, którym przepudruje całą powierzchnię powieki, żeby tutaj zmatowić bazę, żeby nam się wszystko potem lepiej rozcierało. Teraz sięgam po cień w takim odcieniu taupe, czyli właśnie taka szarość wpadająca ciut fioletnie. Jest to jakoś bardzo ciemny odcień, także on będzie bardzo fajny jako przejściowy cień właśnie w załamaniu powieki. A także nakładam delikatnie w załamanie powieki. Na razie stopniowo, bo nie chcę sobie tutaj narobić plam. Na początek właśnie delikatnie podkreślam załamanie i rozcieram wszystko ku górze. Dokładam tego cienia tak naprawdę, aż uzyskam taki efekt, który będzie mnie interesował. A potem będę jeszcze przyciemniała dodatkowo innym odcieniem. Ten odcień nałożę także w zewnętrznym i wewnętrznym kąciku oka. Teraz sięgam po czarny odcień. Takim zgrabnym pędzelkiem będę nakładała na początek w zewnętrznym i wewnętrznym kąciku, żeby tutaj delikatnie te miejsca przyciemnić, a potem będę delikatnie rozcierała właśnie w załamaniu, ale żeby to nie był właśnie czarny makijaż, tylko chcemy przyciemnić, dodać trochę głębi, ale nie aż tak bardzo, bardzo mocno. I wracam do poprzedniego pędzla, żeby to wszystko ładnie ze sobą rozetrzeć. Jak widzicie, efekt wyszedł taki bardziej grafitowy, także nie jest to nic mocnego. Ale teraz na środek powieki będę nakładała błysk i to będzie taki fajny liliowy odcień. I będę nakładała go na mokro. Ale jako, że jest to drogeryjny makijaż i nie mogę użyć mojego kochanego Fix Plusa, będę używała mgiełki z Golden Rose. Jest to Makeup Fixing Spray. I teraz wracam do tego małego pędzelka, żeby tutaj te wszystkie granice zatrzeć i żeby nie było one widoczne. Teraz zrobię kreskę używając żywego eyelinera z Maybelline. I od razu sięgam po pędzelek z czarnym cieniem, żeby tę kreskę rozetrzeć. Nie jest to takiej ostrej, graficznej kreski, tylko taką bardziej przydymioną. Do oczu później wrócimy, teraz przejdziemy do makijażu twarzy i na początek nałożę bazę pod makijaż i będzie to baza z Catrice. Jest to Prime and Fine Pore Refining Anti-Shine Base. Jest to baza matująca, która ma za zadanie także wygładzić pory. Powiem szczerze, że nosiłam ją chyba dwa razy na razie, z czego raz nałożyłam właśnie tylko na połowę twarzy, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ona ładnie zakryje pory, czy sprawi, że podkład będzie się dłużej trzymał, że dłużej będzie mak trzymał.
A tak naprawdę nie widziałam żadnej różnicy poza właśnie wygładzeniem. Nałożę jeszcze odrobinę bazy z L'Oreal, jest to Lumi Magique, baza rozświetlająca. Nałożę ją tylko na takie właśnie bardziej wystające części twarzy, ponieważ to będzie mi delikatnie prześwitywało pod makijażem. Powiem wam, że ona jest naprawdę mocno rozświetlająca, fajnie się sprawdza, nawet na całej twarzy ją często używam. Szczególnie, że ta baza też nawilża skórę. Podkład, jaki dzisiaj nałożę, będzie to Infallible 24 Hour Matte z L'Oreal. I tak jak wam mówiłam w tej recenzji, w tych moich top 5 podkładów do cery mieszanej tłustej, to ten odcień 22 Radiant Beige jest idealny tonacją, ale niestety aktualnie dla mnie za ciemny. Także pozwolę sobie użyć jednego produktu, którego w drogerii nie ma, aczkolwiek cena jest taka właśnie drogeryjna. Jest to produkt z NYXA Pro Foundation Mixer w odcieniu białym. I tym produktem sobie po prostu rozjaśnię ten podkład. I zrobię sobie kropeczki na twarzy, a będę wszystko rozcierała gąbeczką. I o ile w tym filmie nie używam pędzli drogeryjnych, ponieważ mam 3 na krzyż, to gąbeczka, której będę używała, jest akurat z Dana Gala i ona naprawdę bardzo się fajnie sprawdza. Jeśli szukacie czegoś w niższej cenie, to powiem szczerze, że naprawdę jest to jedna z lepszych gąbeczek z takiej taniej półki. Ona chyba kosztuje 15 zł, z tego co dobrze pamiętam. Fajna gąbeczka, ładnie rozkłada podkład, aczkolwiek nie jest ta aplikacja tak przyjemna jak gąbeczką Beauty Blender czy na przykład Blended. Ponieważ jest ona znacznie twardsza, ale nie jest ona jakoś bardzo mocno twarda, nie jest ta aplikacja nieprzyjemna. No i robi to, co ma robić, tak? Bardzo ładnie rozkłada podkład i to jest najważniejsze. Jeśli macie ograniczony budżet, to będzie wasz najlepszy przyjaciel. Teraz przetestuję nowość z marki L'Oreal. Jest to paleta kamuflaże Infallible Total Cover. I ja tego fioletu jestem naprawdę najbardziej ciekawa i ten produkt nałożę sobie teraz pod oczami. Ja, jak widzicie, nie mam jakichś mocnych zasinień pod oczami, aczkolwiek czasami pod niektórymi korektorami i tak dalej prześwituje jakby taka delikatna zieleń. Także tutaj sobie delikatnie ten produkt nałożę pod oczami. A jeśli chodzi o konsystencję, to jest ona kremowa. I ładnie się rozprowadza. Także w konsystencji trochę mi przypomina kamuflaż z Catrice. Mi się konsystencja kamuflaża z Catrice naprawdę bardzo podoba. Potoczę na może korektor z Bourjois, to Healthy Mix w odcieniu 52. Jest to jeden z moich ulubionych korektorów z drogeryjnej półki. Na początek rozetrę ten fiolet, ponieważ trochę przesadziłam z ilością. Jak widzicie, mocno zniwelowałam to. I teraz aplikuję już tą gąbeczką korektor pod oczy. Powiem wam, że naprawdę jest to jeden z lepszych korektorów, ponieważ ma mocne krycie, ładnie się trzyma pod oczami, ponieważ ma matowe wykończenie i nie wchodzi tak szybko w załamania. Nie mam żadnego drogeryjnego pudru sypkiego, także użyję takiego standardowego w kompakcie. Jest to Stay Matte z Rimmela. Ja przez długi czas używałam tego pudru i naprawdę go lubiłam, ale potem już tak nie do końca mi przypadał do gustu. Przyzwyczaiłam się już do sypki pudru. Także teraz znowu wracam do gąbeczki. Szybko tutaj rozetrę ten korektor w załamaniach pod oczami i przepudruję właśnie ten korektor pod oczami na początku. Jako, że ten korektor jest dosyć ciemny i teraz te okolice pod oczami nie są wcale rozjaśnione, teraz użyję paletki do konturowania Skobo i użyję tego na początek najjaśniejszego odcienia. Na początek używam właśnie tego najjaśniejszego odcienia, żeby te okolice pod oczami oraz delikatnie w strefie te rozjaśnić. Zobaczcie, jaką różnicę ten puder daje. Naprawdę ładnie rozjaśnia, mimo że nie jest on zbyt mocny. Także ogólnie fajnie się sprawdza. Teraz używam najciemniejszego odcienia z tej palety, żeby wykonturować twarz. A róż, jaki dzisiaj użyję, będzie z Bali. Jest to taki jedyny chłodny odcień różu, jaki posiadam. A teraz czas na najważniejszy punkt w makijażu, czyli rozświetlenie. I powiem szczerze, że ten rozświetlacz z My Secret w odcieniu Sparkling Beige jest on naprawdę najlepszym rozświetlaczem z drogerii. Ale tak naprawdę jeśli chodzi o moją listę właśnie rozświetlaczy, to on jest naprawdę
na jednym z wyższych miejsc, także naprawdę Wam polecam, jeśli szukacie jakiegoś dobrego rozświetlacza. Zaczynam nakładać na kości policzkowe. Tutaj tego rozświetlacza tak naprawdę zawsze nakładam kilka warstw, ponieważ wtedy uzyskuję taką mocną pigmentację i wtedy ten odcień najlepiej widać, ponieważ jest to taki jakby trochę srebrny odcień, trochę taki jasny, beżowy, wpadający w róż. Fajnie właśnie pasuje do takich chłodnych typowo makijaży, ja go uwielbiam. I tutaj zobaczcie, jaki daje efekt. Od razu także rozświetlam łuk kupidyna i odrobinę nosek. Jak już twarz jest zrobiona, możemy wrócić do oczu i na początku podkreślę brwi. I tutaj mam takie duo, taką paletkę z L'Oreal Brow Artist Genius Kit Light to Medium. Teraz przejdziemy do dolnej powieki. Na początku będę używała tutaj tego brązu, którego używałam na samym początku. Ten właśnie taki jet brąz, taki bardziej właśnie odcień taupe, fioletowo-brązowy i aplikuję na całą powierzchnię tutaj dolnej powieki. Tuż przy linii rzęs będę nakładała teraz ten czarny odcień i będę go rozcierała w dół. A teraz dodam troszeczkę koloru i wewnętrzny kącik nałożę ten piękny fioletowy odcień i też będę używała tego cienia na mokro. I na ten cień jeszcze nałożę pigment Skobo w odcieniu Misty Rose. Teraz wytuszuję rzęsy maskarą z Dreamera, jest to Scandalize Reloaded. A rzęsy, jakie przykleję, to będą Wispy z Ardell, ale z tej serii Studio FX. Nie wiem, czy one są dostępne w jakiejkolwiek drogerii, ale najwyżej po prostu te regularne są. A śminka, jaką nałożę, będzie z L'Oreal. Jest to seria Color Rich Matte o numerze 103. Tak się prezentuje skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!